co to jest, że można wyjąć? Nie wiem. Ciężkie pytanie zadajesz. Nie, no patrz, to powinna blokada być jakaś, nie? Coś się tam wyrobiło, po prostu. I to może dlatego też nie styka. Raz, wiesz, raz styka, raz nie. Nie, no to jak tej blokady nie ma, to kluczyka, o nie, dociska go. Przerywa, nie? Ale widzisz, odpala dopiero za któryś tam razem, nie? Ruska siła nie ma lipy. Kurde, no. Nie, no to dużo tłumaczy. Chodź, zobaczymy, czy w tamtej stacyjce da się ten sam moduł przełożyć od kluczyka. Tak, wsadzamy jeden tu, drugi tu. O! I poszło. I kręcimy dalej. O. Pewnie można użyć jakiegoś bardziej specjalistycznego narzędzia, ale dwa śrubokręty też dają radę tutaj. Mam na minimalki, żeby to wyciągnąć. Ale wyszło. Wyciągamy najpierw plastik, a później płytkę. Tak. I wyszło. I teraz płytka plika. Cewka jak? Już coś zmierzymy tu zaraz. Ale to wygląda kurczę. Dobrze wszystko. To czemu ci nie łapię zawsze tego kluczyka w takim razie? No i tu jest 0 prawie, a tu 7, bo to jest druga strona. Czyli ta cewka jest ok. Tak, no, że popularne uszkodzenie to jest to, że ono się tu rozlutowuje. Tu lub tu. Od tego, że mechanicznie jest. No ale to wszystko ok, niby, nie? No, możemy to przelutować jeszcze tu, spróbować. Ale... Może jakiś delikatny zimny lód się robi, że raz łapi, raz nie. No widzisz, to wygląda dobrze wszystko, kurczę. Nie wiem, czy słyszałeś, kuwa, są już ponoć... Mają takie programy, kurde, że potrafią ci hamulce VC wyłączyć w tych nowoczesnych. Wejść w ingerencję potrafią twojego auta. Kurde, czy wyłączyć to nie wiem, bo i tak masz zawsze hydraulicznie, nie? Wciskasz pedał hamulca, to jest ale, przecież idzie na siłownik hydrauliczny zawsze. Ale elektronicznie są w stanie przejąć twoje auto. Czy wyłączyć to nie wiem, na pewno mogą ci zahamować, tak? Bo masz dodatkowy hamulec, że auto może ci zahamować. Tak, żeby ci zablokować hamulec, no to ABS-em może? No nie wiem, już mają jakieś kurcze takie, panie, swoje, matrixowe. Programy. No dobra. To jest wyczyszczone. To można jeszcze, no. Po co takie kuwa terminatory wsadzasz, nie? Do dużej stacyjki. Złodziej będzie chciał, to on i tak sobie z tym poradzi, nie? No jest prościej, nie? Tu nie musisz żadnych tabli, tylko się z komputerem podłączać. Dobra, no wyczyściliśmy to. I spróbujemy to przylutować jeszcze tą cewkę tutaj w takim razie tu. Może to gdzieś tu. Uszkodzone to wypiszczało tutaj. Ja to by kluczyk w ogóle nie działał wtedy, jak było otwarcie. Co pokazuje? No tu nie ma przejścia. A to są dwa biegunce cewki, więc chyba powinno być. Zero?
trochę dziwnie, czekaj jeszcze stąd i stąd. Nie, no nie ma, poczekaj, to o co ty chodzi? Ile to ma milimetrów to cyna? 0,25. Tu jest igła. To jest cięższa niż igła. Cenę, wiesz? Zamiast odsysacza przykładasz sobie to. No i już. Te wyprowadzenia, co tutaj przygotowaliśmy teraz, to są od diod LED tutaj, od nadajnika i od odbiornika. No nie wiem, kurczę, może tutaj, bo to mechanicznie mogłoby się coś uszkodzić przy wkładaniu, za każdym razem uderzaniu. Tak, dlatego nie zaszkodziło tego na pewno przelutować. Tu jest ok. Tu jest ok. Tutaj piszczy. To pytanie, czy jeśli to jest tranzystor, a to może być od tranzystora, to czy nie będzie piszczeć? Nie powinno piszczeć. No. Nadmiar zbierasz. No widzisz, tutaj się ładnie do tego przyczepia nadmiar. Jeden, dobra. To teraz bym chciał zmierzyć, jakie jest zwarcie w takim razie, jaki jest obok między tym i tym. 7,9. To nie, te cewka i lutyna nie są ok, Jacek. Mhm. Bo gdyby nie były, to ja teraz mierzę jakby kawałek wcześniej, nie? Czyli tak, tutaj wyjście z tego tranzystora, który idzie na cewkę. Stąd do masy mierzymy, czyli do drugiej strony cewki. I nam pokazuje, o, tak co pewnie idzie. 8 ohmów, czyli tyle, ile ma dokładnie ta cewka, 7,9, a sama cewka ma 7,6, 7,7. No. Kontrolki gasną, mhm. To znaczy, że kurde, albo jest zwarcie gdzieś, albo prądu nie wystarczająco. I patrz, że nie przygasają teraz kontrolki. A czemu się tak krztusi przy odpalaniu? Świecenia to grzane może. Patrz, wina głupiego akumulatora. Podmieniliśmy akumulator. Faktycznie, że kurczę, jak jest w elektronice, musi... Bo tu nie ma przekaźnika, który to po prostu załącza, który od 5 czy 4 V łapie, tak? Tak jak zwykły przekaźnik, no. Że załączy się tam przy 10, a wyłączy się przy 4. Tylko tu jest wszystko elektronicznie sterowane. I jak komputer straci prąd, to od razu odłącza rozrusznik. No. No. To znaleźliśmy przyczynę. To znaleźliśmy. Z tymi akumulatorami. Pali, tak? To mówisz, moja druga zapasowa stacyjka, pomimo, że będzie miała kluczyk, nie będzie działała z tym samochodem, bo kody w stacyjce nie będą się zgadzały z... Uż ty kurde. Czekaj, nie będą się zgadzały z... komputerem. Także trzeba by stacyjkę wtedy zgrać. Znaczy, można było przełożyć te układy, które tam są scalone z jednej stacyjki do drugiej, nie? No. Ale widzisz, kurde, cyk. No, jeszcze raz. Jest jeden. I co? Nie złapał? Jest jeszcze jakiś problem, powiem ci. Jak kurde, widziałeś pan?
teraz puściła teraz. Stacyjka. Dobra, no to teraz. Teraz odpali. O, widzisz? Kurde. No, wykluczam akumulator. Ale 5 czy 6 razy odpalił, tak? Odpalił z rzędu. Cyk. Cyk, fuch i nic nie działa. Dawaj go na przycisk, kurczę syna. No i teraz może mierzyć. No i spróbuj odpalić. Czy w którą? W prawo? Dobra, puść. Nie, tutaj też jest 3 volty. A cofnij. 2 volty. O, masz tak. Tu jest procesor, nie? Jedna pamięć, druga pamięć do niego, chociaż to nie jestem pewny, ale to jest na pewno pamięć do tego procesora. Taki stabilizator napięcia. Cewki do trzymania klucza tutaj. Tutaj cewka od tej skrzyni biegów. A tutaj w środku jeszcze więcej elektroniki, nie? Majstersztyk na tych listwach. Tutaj następny procesor. Listy majstersztyk. Ale gdzie tu jest przekaźnik, kurde, jakiś? Nawet wsadzili do środka komputer. No tak, właśnie o to chodzi, że w środku. I patrz, że to jest, jakby widzisz, tutaj jest taśma jedna, która łączy, tutaj dalej i tutaj dalej, nie? Z każdej strony. Że komuś się chciał wymyślić takie... Zmieścić taki kształt śmieszny, nie? Durną stacyjkę, no. No, tak to wygląda. No i mi się wydaje, że to odpalanie to jest żółtym przyciskiem. Teraz nie wiem, jak to sprawdzić do końca, no bo wsadzę ten kluczyk, nie mam prądu, to się nie przekręci, prawda? Ale, że to jest tak, że tam ten okrąg przekręcamy, on dochodzi do odpowiedniego miejsca i o, robi nam klik i w tym momencie dostaje stacyjka sygnał. To i chyba tyle, mam nadzieję, że tyle. To jeszcze trochę musi się rozgrzać. Sprytne urządzenie. No, od cesarka z grzałką. Z grzałką, no. Fajnie. Do takich przewlekanych właśnie na wylot, jak są elementy, to jest idealne. Jeszcze trochę, ale to resztę już zwykłą lutownicą usuniemy. I jeszcze raz. No i resztę już zwykłą lutownicą. Pijemy z powrotem, spokojnie. Nie wiemy, która strona się nam uda otworzyć najpierw, nie? Daj mi to. O, zeszło. Tu zeszło, ale... Tu puściło. No... Środkowa trzyma jeszcze, ta. Nie, ona nie trzyma. Trzyma. Już puściła. To się na taśmie tylko trzyma teraz. Nie, jeszcze coś się trzyma. To się, bo zobacz, tutaj są, widzisz takie, o, te płytki, brzegi płytki. I to blokuje, żeby ją jakby unieść całkiem. Dlatego ją powinieneś otworzyć do góry. W którą stronę? No tak o.
No nie mogę, bo tu o, krawędź mi blokuje. Kurwa, z kostkami Rubika. Hmm? Różne rzeczy. Dwa, uwolniłeś ten z trzeci. Mhm. O, tutaj nam poszło. Tutaj jest. Ale zobacz, że blokuje nam. O, nie, no nie blokuje. Coś tam tu gdzieś blokuje. Ten i ten. Mhm. Czekaj, wrócimy tak, żeby widzieć. O. Ten i ten. Blokują nam. To się podniesie. Jak to się podniesie, to puści to. Jak to, to pójdzie do góry, to też nam to odblokuje i całość zejdzie. Teraz wiemy, jak to powinno pójść sprawnie, tak? Mam nadzieję. Albo i nie wiem. Tyle się namęczyć, żeby kurwa uwolnić taki durny plasticzek. Może faktycznie tu coś po prostu te zapadki w moim się wyrobiły i. No zobaczmy, raz, jest to raz samo coś z tego, raz nie. Dobra, tu się otworzyło, tu się otworzyło. Jeszcze z tej strony. Miejmy nadzieję, że będzie to to samo. No zobaczymy. Jakoś działa, więc w najgorszym wypadku. A wiesz, jak to mówią, że jak działa, to nie ruszaj. Tak. Nigdy nie ruszaj działającego systemu. No ale ten trochę nie działa, jest trochę zepsuty, więc. Raz działa, raz nie, no widzisz. Za 15 razem go odpalisz, nie? I teraz, żeby ich nie pomieszać, to z twojej odstawiam tutaj. Wygląda niby tak samo. Tu musisz trafić te dwie. To musisz zdjąć. Dobry sprzęt to podstawa. No bez narzędzi to jest kiepsko. Kiepsko. To nie jest. Co to za gruz się wysypał? No jest trochę gruzu jakiegoś. Co jest? Nie mogę z domu zrobić. O. O Jezus, ile tu kurzu. Jest trochę brudno, no. Ale tak styki są ok. Bo ktoś tym Mercedesem po kamieniołomach jeździł? Tak to wygląda trochę. Ja pamiętam, Audi jeździłem, ale Mercedes sobie nie przypominał. I powiem ci, że to już było naprawiane kiedyś chyba. Nie jestem pewny, ale... Tutaj ślady kalafonii są, lutowania tej cewce, widzisz? Mm. Tu, raz, dwa, trzy. Możliwe. Chyba, że to fabrycznie tak jest, ale... Tam na obudowie nie było widać, żeby ktoś otwierał, ale... Ciekawe, czy wszystkie wartości są te same na tych... To oznaczenie płyty trzeba sprawdzić, a oznaczenie płyty jest tutaj. No właśnie, zobacz oznaczenie płyty. No strasznie to uwalone jest. Kurczę, przez ten brud nie działa jak pewnie. Patrz, jaki fajny przełącznik mamy, widać? No, jak joysticka. Patrz, jak przeskakuje w środku, ładnie blaszki, jak przeskakuje. Pamiętasz stare joysticki do Amigi? Też no. Tak klikały ładnie. Też tak ładnie klikały, no. Także wie, jak się popsuje, to z Amigi można wykręcić, nie? Z joysticka. Wiesz co, taką Amigę to tak, a to nie wiem, czy na złom nie proste, jak się popsuje. Nie no, żartuję. W końcu naprawiamy, nie? No oczywiście, no. Pełna ekologia. Nic się nie marnuje. Tak. Ta płytka była, styki najważniejsze, nie? Tutaj, tu, o, ta jeszcze przytrzyma. I teraz z tej strony. Te. No. To prawdopodobnie są transoptory, czyli jak jakiś sygnał z zewnątrz przychodzi, potencjalnie stąd, tutaj. Już nie wiem,
no nie wiem, z zewnątrz, to w środku jest dioda i tranzystor, czyli przekazują sygnał z jednej na drugą stronę, ale bez połączenia elektrycznego. Przez diodkę, która jest w środku, dioda i fototranzystor. Mhm. Taka, wiesz, jak lampka i detektor w zasadzie, nie? To świecące oczko wyczyściłeś tak, w środku? Tak, 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 tutaj czyściłem już. No i ogólnie to już wszystko mam poczyszczone ładnie. Myślę, że nadaje się to do montażu z powrotem. Stąd sobie wyczyścimy to wszystko na pewno. Delikatnie, żeby kabelków nie urwać. Wszystko, co będziemy lutować, czyścimy teraz. No i myślę, że możemy to składać teraz. Dobra, tutaj cztery ręce potrzebujemy, więc dobra. Składamy i wracamy, jak poskładamy to z Jackiem. Teraz tak, widać, że tutaj mamy płytkę tak, a stacyjkę tak, pod kątem, nierównolegle, tak? No. Więc tutaj jest taka zapadka, tutaj, o, ta. No, od góry wcisnąć. Ją widać, tutaj, nie weszła i trzeba ją wcisnąć. No właśnie, żeby... O, ona teraz weszła tutaj i jest wszystko dobrze już. I teraz te dwa piny tutaj cyk też weszły. I została nam ostatnia płytka tutaj, ale której co? Nie będę teraz montował. Najpierw polutujemy sobie. W ogóle lepsze dojście. Tak. Punkty mamy z tej strony. Jeden jest. Czyścimy grot i drugi. Drugi i trzeci. To wszystko ty uprzednio wyczyściłem oczywiście, prawda? Czysty grot cały czas pilnujemy. Chodź. O, złapało. Ale jeszcze chwilę po tym, jak złapie grzejemy, żeby na pewno był dobry kontakt. Fajna ta cena jest, taka cieniutka. No, tak, ale wiesz co, to jest ważne, że my tutaj lutujemy rzeczy do samochodu, tak? To będzie na mrozie. Ciepło, zimno, ciepło, zimno, ciepło, zimno. Gdzieś będzie jakiś słabszy lód, to może pękać po prostu później. Dlatego to jest ważne, żeby wiesz, zobaczyć, żeby one kurczę ładnie wyglądały na pewno, żeby ten, żeby nie były matowe, tylko błyszczące, poczyścić. No, przylutowaliśmy, sprawdzimy sobie oporność, tak? Czy nie ma zwarcia, czy jest dobrze, jest 1,3 ohma, tak jak było wcześniej. Pomiędzy tymi jest 2,5 ohma. Tutaj widzimy, że mamy 0,4 na samym, więc jest dobrze. Ciekawe, czy tu się też coś grzeje w tym? W tym? W tych procesorach chyba za bardzo nie, co? Nie, te procesorki tutaj, to kurczę, co robią, to jedynie to wiesz, sprawdza, czy kluczyk jest dobrze włożony i rozmawia ewentualnie z jakąś inną częścią samochodu. Tam mówi, żeby odpalić jakieś komendy, wydaje i tak dalej. No ale widzisz, ile procesorów do tego musieli użyć, nie? Więc. Mhm. Tutaj grubszą cenę mogą akurat wziąć, ale dobra, już mamy to, to mamy to. No ma całkiem dużo topnika, więc to nie trzeba używać dodatkowego topnika do tego, jakiś kalafani czy innego fluxu.
zamknięcie, wiesz? Te ścieżki chyba z niczym nie są połączone, te. No, pewnie nie jestem oczywiście, ale takie mam wrażenie, że... Trzeba przymierzyć, ale mam wrażenie, że to jest właśnie tylko i wyłącznie zamknięcie, które musimy, kurczę, przygrzać, żeby zamknąć, bo te dziurki są troszkę za małe, niestety. O, jedna poszła. Siada. Tak, zaraz druga. Jest. Jest do końca. Dobra. To cyna. I powiem ci, że normalnie elektronika jest montowana jakby zupełnie automatycznie, prawda? W większości miejsc. To tutaj to, ile płytki mogli automatycznie pomontować. To co musieli ręcznie. To tutaj to wszystko, to co teraz robię, to chyba musiało być ręcznie robione. No, tak. A stare japońskie sprzęty muzyczne? Wszystko ręcznie było robione. No. Co akurat nie jest, kurczę, zbyt dobre, bo robot czy automat precyzyjniej lutuje niż człowiek, prawda? Także to się tak wydaje, że dobrze, robota, że ręczna robota. Ale robota była droższa zawsze. No tak, wiadomo, że jest droższa, nie? Ale jeżeli chodzi o rezultaty, to niekoniecznie jest, kurczę, lepsza. Jeżeli chodzi o lutowanie. Zobaczymy. Nigdzie nie styka, nie ma bardziej. Nie, to nawet nie ma do czego stykać, bo to chyba do niczego nie styka. Dobra. Wyczyścimy sobie jeszcze to oczywiście. Tutaj mamy czyste, tak. No i zaczekajmy chwilę, żeby to odparowało. Bo te szczeliny to powpadało, to przechodzi prąd dobrze. Śrubki i kończę. Krótka była tu, długa była tam. To było tak. I na bolec. Bolec do góry. Cyk. No. I odpalił. No patrz, że ładnie odpalił. Daj do góry nogami, ci nie wypada. A przedtem spadał. Ale widzisz, coś jeszcze z Bendixem mam, nie tak? Tak, ale to niezależnie od tego zupełnie. Nie. I teraz jak kręcił, to nie przerywał już. No. Bo wcześniej no. Przerywał, nie? Wcześniej przerywał. Kurde, mam nadzieję, że to jest dobrze. Możemy jeszcze... Co, zapalić? No. O. No dawaj jeszcze raz. Światła, piszcie światła. Pięknie pali. Widziałeś, panie? No. Luxus! Electronic Supersonic. A gdzie masz ten przycisk? Pokaż. Przycisk w domu jest. W domu jest, no. Chcieliśmy zrobić jeszcze awaryjnie jeden myk, nie? Start, stop. Ale to troszeczkę... Upgrade, słuchaj. Ale za bardzo skomplikowane trochę, nie? No, także działa. Jeszcze raz spróbuję. No już powoli akumulator się krztusi, ale tyle razy to nie ma się co dziwić, nie? Mm-hmm. No, dobra. To na dzisiaj to tyle. Jeszcze trzeba wsadzić tutaj. Tak. Pomysł był taki na instalację tutaj, z guziczkiem Engine Start, która załącza przekaźnik, w zasadzie te dwa. No i sygnał na rozrusznik miał być w ten sposób. Tak, tylko trzeba wykukać, które to tak. By tam szły kable. No, które kable, ale w tym aucie to aż tak prosto nie działa, bo tam idzie sygnał tylko do komputera, żeby odpali, więc się nie dało. A dwa przekaźniki, dlaczego nie jeden, bo normalnie jeden by wystarczył, ale no ryzyko jest, że przekaźnik ci się sklei, zamknie się i się nie otworzy już, nie? Mhm. I w tym momencie, jak to jest przekaźnik do rozrusznika, a idzie duży prąd przez niego, bo na rozrusznik idzie, to jest duża szansa, że tak się stanie. I w tym momencie byś wcisnął, by zaczął kręcić, puścisz, a on dalej kręci. I są dwa przekaźniki, bo jeden miał być do załączenia zasilania na ten, a drugi do kręcenia. Żeby się jeden zepsuł, to żeby i tak można było wyłączyć. Aha.
No, ale nie trzeba takiej instalacji. No, na razie nie trzeba, ale zostaw kiedyś... jakiegoś auta innego ci się przyda. No bo mam jeszcze ten z Lexusa, nie? Ale z Lexusa... Nie, on się nie nadawał, on tylko sygnał sterujący dawał, 100 mA. Mateusz, dlaczego mówisz, że z Lexusa mi się nie nada? Bo on ma tutaj bardzo... Zobacz, co tutaj jest napisane na nim. No nie wiem, gdzie to jest napisane. A, jest, 100 mA tutaj. Tak? Czyli maksymalny prąd, jaki można puścić przez te styki, to jest 100 mA. To jest za mało nawet, żeby wysterować tylko jeden przekaźnik samochodowy. Bo taki przekaźnik może brać do 150-200 mA. Mhm. Czyli potencjalnie spaliłby się ten przełącznik tylko wysterowując taki przekaźnik. Kurde, ja myślałem, że będzie przycisk z Lexusa w Mercedesie. A tu lipa. No niestety, nie tym razem. To można założyć do Audice. No, tam już tyle bajerów pozakładałeś, że już to, więcej nie dlatego trzeba. Dlatego nie ma problemu, wiesz? Tam już jest tak zrobione, że to już nie ma problemu. No dobra. No. Zrobimy kiedyś porządek właśnie z tym. Z elektryką w Audicy. To też będzie fajny odcinek. No to narka.